A to po oczyszczeniu jest ten wczorajszy medal. Zur Erinnerung an das Kaisermanöver. Tak jest napisane. Tutaj druga strona. Także medalik prezentuje się bardzo ładnie. Oby takich więcej, oby dzisiaj jeszcze dało się to pobić. A tak z kolei wygląda Guzziol. To jest Kaiser Marine, czyli cesarskie marynarstwo, cesarska marynarka. Wygląda też bardzo ładnie, tak jak tam było na tym filmie poprzednim. Z drugiej strony są jeszcze te elementy do zawieszenia tego guziola, także petarda. I 20-groszóweczka, czyli jako taki naprawdę jeden z lepszych fantów z tego dnia moich. Były to takie trzy bardzo dobre strzały. Oprócz tego Adi i jego pierścionek, jego krzyż, no i tam jeszcze klamra Wojtka. Dzień był naprawdę obfity. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec i jeszcze to pole nam tutaj pokaże coś dobrego. No to niedziela, dzisiaj dogrywka. Jest w takim składzie jak wczoraj. Adrian, Adi Wejherowo, kolega Wojtek. Dzisiaj dla odmiany pochodzę z Adpro, żeby sprawdzić, jak on się sprawdzi w tym terenie. Adpro tutaj jeszcze nie odpalałem. Jest Deus, były Simplexy, było Amfibio. No i zobaczymy, co teraz pokaże jeszcze Adpro. Dobra, bierzemy szpadlę w dłoń, idziemy do przodu. Jak coś wpadnie, zobaczycie. Drugi sygnał. Jest moneta. Cóż to takiego może być? Nie ma zdziwienia, bo jest to jeden fening. Na dobry początek. Na przetarcie szlaków dla AdPro. Idę dalej. Następny sygnał to było już naprawdę głęboko. Chyba za trzecim podejściem wbicia w to samo miejsce, więc dosyć, bo sygnał był taki bardzo cichy, także na skali też pokazywało, że to dosyć głęboko. Jest taki guziolek. Bardziej jakość tego fantu mnie tak nie interesuje, jak zadziwiające te tutaj osiągi tego AdPro, bo tutaj widzę, że w pewnych takich aspektach no, robi różnicę między Simplexem. Zobaczymy, co tam jeszcze wyjdzie. No ale jak na razie, to w tym miejscu, gdzie jest już troszkę przelatane przez te wszystkie wykrywacze, no wyciągnąłem jeszcze to. Sygnał był naprawdę słabo słyszalny na Simplexie, nie wiem, czy bym go usłyszał. Idę dalej. Kolejna jedynka, tym razem Pruska, 1912 rok. Ładnie wygląda, nisko biła, ale AdPro bez problemu sobie poradziło. Żeby tak chciało jeszcze słońce wyjść. O, tak się przez chwilę zanosiło na to, ale nie. Dobra, może jeszcze coś ciekawego dzisiaj wleci. Już tak na pożegnanie, chyba już definitywne z tą łąką. No głębokość AdPro to jest tutaj dominacja. To był tak słaby, niski sygnał, ale słyszałem, że był. I co tutaj mamy? Dwa grosze międzywojenne. Kurczę, niech to złapie tą ostrość. Naprawdę, to było mega głęboko. Taka dziurka. Naprawdę leżało na dnie. Kurde. No, AdPro tutaj jednak na monety to jest kosiarz. Cisnę dalej. Już takie niedobitki z gleby wyciągam. To jest jeden fenik, ale to jest taki destrukcik, że może do ostatniej chwili się wahałem w ogóle, czy kopać ten sygnał. No wyszła moneta, ale wiadomo, to już są takie śmieci. Ale
Jeszcze nie poddajemy się. Słyszałem tam z daleka, że Adi coś krzyczał, że coś ma. No zobaczymy. Może faktycznie jeszcze dzisiaj coś wleci. No i zgodnie z tradycją musi być i klamerka. Żeby nie było. Atpro też wykosił klamerkę. No to to jeszcze na razie nie to. A teraz mi wyskoczył taki to elemencik. Nie, mam wrażenie, że to jakby jakiś element od buta albo jakiś tam inny tego typu od paska, coś takiego. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy, co to jest. Ładnie bije na gareciku, mam słuchawki, więc nie słychać. Ale na skali 61. Ładna monetka, no wiadomo, nie jest to jakiś tutaj, nie wiadomo jaki szał, ale z dzisiaj to najładniejsza. Piąteczka. Deutsche Phoenix 1925. No, a już kolejna dzisiaj, także suchy, pusty wypad to nie jest. To jest chyba bodajże piąta moneta. Dwa guziki jakieś. No ale czekamy na jakiś taki turbo strzał, na turbo kozak. No i kolejny moniak. I co tym razem? Tym razem. 5. 5 Feniksów. Ale po dłuższym czasie, już tak chyba z 40 minut szedłem i nic, i nic, i nic. Tu z tej łączki wskoczyłem na przeorane. No i coś tu wyszło, no. Cały czas coś wychodzi. Chyba szósta monetka dzisiaj. Szału nie ma. Ale cieszę, że coś tam jeszcze wpada. Idę dalej. Tu mam taki rzut. Mi to wygląda na jakiś element zapięcia, nie wiem, od torby, jakieś plecaka. Coś po prostu z oporządzenia jakiegoś. Chyba, że ktoś ma jakiś lepszy pomysł, to piszcie w komentarz. I dzisiaj kolejna kajzerka. Kaiser Marine. No to już tak troszkę lepiej, nie? Już troszkę cieszy oko. Wśród tych wszystkich fenoli jeden fajny guzik. Idę dalej. Już niestety takie totalne destrukty wjeżdżają. Jak ten. Stawiam, że to jest jeden Feniks, ale no to już jest po prostu żenujące. Nic innego dzisiaj ciekawego. Same takie. No to są te moje cudeńka, które powychodziły. Kolejny guzik. Kaiser Marine. No, fenole i to co tam było widać. No szał nie ma, nie ma co pokazywać. A tutaj Deus. I co tu Deusa naczepał? Jest nowotko. Weimar. I tutaj to co naprawdę kozacko wygląda, to jest ta 50-groszówka międzywojenna. Robi robotę ta moneta. O. Wystarczy lekko ją palcem zjechać i to wygląda jak żywe srebro. Turbo. 23 rok. Ale jest jeszcze silver grosz. Petarda. No i teraz kolega Ardian, pokaż co tam masz. A. Dwa grosze, jeden grosz, czyli dwie jednogroszówki międzywojenne, dwugroszówka, silver grosz, to jest pół silver grosza. O, ale to jest mikrus. Ale ładna monetka. Bozia wskoczyła nawet.
amelinowe, także Adrian nie pomaluje tego dzisiaj. No i Jezusik z krzyżyka. To by było na tyle. Co Adrian myśli, że to już ostatnie tutaj podrygi na tej łączce? Szukamy nowej miejscowy? Niech się cieplej zrobi, bo dzisiaj to... Aha. Dobra. Widzimy się następnym razem. Na razie, hej. Jak się podobało, to wiecie co robić. Liczę tutaj na Was, na te lajki, suby, żeby szło dalej, żeby był motor napędowy do działania dalej. No nic, na dzisiaj to już wszystko. Pora jechać na śniadanko, jajeczniczkę oszamać. Trzymajcie się, hej.